Cześć kochani, witajcie na kanale Matko i Córko. Dziś kolejny challenge, bo pamiętajcie, że mamy 7 dni challenge. A dzisiaj robimy jeden z waszych ulubionych challenge. 7 Second Challenge. Mamy przygotowane karteczki, na których mamy napisane 7 wyzwań dla tej drugiej. No i te wyzwania muszą być wykonane w przeciągu 7 sekund. Tak jest. No i zobaczymy, która wygra. Albo w sumie ostatnio ja wygrałam, to może teraz ja zacznę. Okej. To ja odłożę może swoją karteczkę. Dlaczego? No nie wiem. Nie muszę? Nie. Masz 7 sekund na wymienienie 4 tytułów książek, które znajdują się na mojej półce. Piękna katastrofa. Coś z czerwonym kapturkiem. Ile tych tytułów? 7. Chyba na głowę upadłaś. 7 sekund, no 4. No, ale wiesz, że coś z czerwonym kapturkiem. Już minęło? No to nie powiedziałam. Punkt dla mnie. Tak, punkt dla ciebie. A skąd ja mogę wiedzieć, jakie ty masz książki na półce? Bo przesiadujesz ciągle w moim pokoju. Ale nie patrzę, jakie masz książki na półce. Dobrze. To ciekawe, jak ty zrobisz moje kolejne zadanie. Masz 7 sekund na to, aby powiedzieć 2 wersy jakiegoś wiersza. Och, Anka, to już 3,5 roku długo okropnie, a nie ma takiego dnia, takiego wiersza. To jest wiersz, a co? Jaki to jest wiersz? No, jakiegoś tego, uczyłam się go na jakiś apel. Dobra, no to co? No to gadaj. Okay. Anka, to już 3,5 roku długo ogromnie, nie ma takiego dnia, takiego kroku, żeby nie wspomniał o mnie osieroconej przez ciebie i twardo sobie wbijam w serce. Dobra, zaliczymy jej, to będzie kilka wersów. Następne zadanie dla mnie. Masz 7 sekund na policzenie do 10. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, 10. Dobrze, teraz ja. Masz 7 sekund, aby zrobić fikołka, czyli przewrót w przód. Raz, dwa, trzy, cztery. Jest. Czyli jest 2-1 na razie. Dobra, no to masz 7 sekund na zrobienie mi warkocza. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Jest warkocz? Jest! Masz 7 sekund na wypicie szklanki wody. Paulina sobie naszykowała już szklankę wody i teraz w przeciągu 7 sekund musi ją wypić. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. No i teraz to dla mnie. 7 sekund wymień 5 przedmiotów szkolnych. Raz, biologia, dwa, fizyka, geografia, język polski, matematyka, język angielski, WF, plastyka, no już, muzyka. Już. To było łatwe. Następne zadanie dla Pauliny. Wymień 7 polskich wykonawców. Zespoły, piosenkarzy, piosenkarki. Margaret, Republika, Budka Suflera, Sylwia Grzeszczak, Konrada Skarbek, Bracia i siostra. Zakopałem 6. Zaliczymy jej to za kopower, chyba nie? Teraz dla mnie zadanie. Tak. Masz 7 sekund na zrobienie 3 przysiadów. Raz, dwa, trzy! Mama zrobi jeszcze 3 przysiady. Wow! Tak, właśnie! Następne zadanie dla Pauliny. Zamocz nogi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mam okre nogi. Masz 7 sekund na wrzucenie kamienia do wody. To było łatwe. Masz 7 sekund na podlanie kwiatka. Ale skąd ja mam wziąć wodę? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Podlała kwiatka. Dobra, już. Podlała kwiatka. Masz 7 sekund na wymienienie 5 naszych filmików. Raz. Room tour. Dwa, zniszcz ten dziennik, książka pod tytułem To nie książka. Pięć, sześć, food challenge. 7. Masz 7 sekund na wymienienie 7 potraw, które najczęściej je się w miasteczkach nadmorskich. Dorsz, filet, kurczaka, kebab, frytki, pomidorowa. Ile tam miało być? 7. Góry, lody. I co było? Ile było? No ja powiedziałam 7, ale po sekundach. Aha, no to tego jej niestety nie uznajemy. Challenge dobiegł końca. A kto wygrał? Mama. A dlaczego ja wygrałam? Ponieważ ja zadałam Paulinie 2 zadania, których ona nie była w stanie w przeciągu 7 sekund zrobić. Moja mama nie zrobiła tylko jednego mojego zadania. Więc nagroda jest zasłużona. A co może być moją nagrodą? Twoja satysfakcja. No dobra, niech będzie moja satysfakcja. Subskrybujcie, łapkujcie w górę, udostępniajcie i komentujcie. Oczywiście spełniajcie moje marzenie. Pa pa kochani, bajo!